Co gdybym powiedział Wam, że istnieje model sieci neuronowej, który możecie pobrać na własny komputer, który za pomocą wpisanego tekstu jest w stanie wygenerować każdy obraz? Co by było, gdybyśmy wpisali gigantyczny niebieski kot wspinający się po wieżowcu? Et voilà! Albo Mercedes W124 jako obraz Vincenta Van Gogha. Proszę uprzejmie. A może Darth Vader używający ThinkPada? A no nie ma najmniejszego problemu. I to nie są żadne zdjęcia z wyszukiwarki Google'a czy innego DuckDucka. To są obrazki, które zostały wygenerowane na moim komputerze za pomocą karty graficznej. O ile niektóre wyniki są naprawdę bardzo spoko i rozbudzają wyobraźnię, tak na przykład niektóre są mniej satysfakcjonujące. I myślę, że gdzieś przed oczami w internecie, jeżeli widzieliście takie obrazki wygenerowane przez machine learning, to na pewno mignęły Wam pojęcia takie jak DALL-E czy na przykład Stable Diffusion. I dzisiaj się tym trochę pobawimy, sprawdzimy, gdzie są limity generowanych takich obrazków, a także pokażę Wam, jak Wy możecie skonfigurować to na własnym kompie i sami się tym pobawić. Ale tak, w pierwszej kolejności, mając do dyspozycji niesamowicie potężną sieć neuronową czy sztuczną inteligencję, jak ktoś woli, muszę coś sprawdzić. Muszę sprawdzić, jak będzie wyglądało PlayStation 7. Nie PlayStation 6, PlayStation 7. Bądźmy dwa kroki przed wszystkimi. No. No tak. PlayStation 7. 100% legit. Źródło? Zaufaj mi, stary. I miałem ochotę już jakiś czas temu pobawić się tym specyfikiem, tylko prawda jest taka, że żeby to dobrze działało na naszym komputerze, dobrze jest mieć jak najmocniejszą kartę graficzną. I ja do dzisiejszego testu użyłem m.in. takiego RTX-a 4090 w wydaniu od Inno3D, który został mi wypożyczony już jakiś czas temu. Niestety karciocha u mnie nie zostaje po testach, a szkoda, bo chętnie bym przytulił. Okej, więc jak działa to całe tajemnicze Stable Diffusion? Już tłumaczę. Otóż wygląda to w ten sposób, że mamy odpowiednie okienko, w którym wpisujemy sobie tekst, póki co w języku angielskim, opcjonalnie dostosowujemy kilka parametrów, klikamy generuj i cyk, po chwili sieć neuronowa przygotuje dla nas obrazek zgodnie z opisem z pola tekstowego. I podkreślę tutaj jeszcze raz, że to nie są absolutnie żadne zdjęcia z wyszukiwarki, tylko faktycznie grafiki, które zostały wygenerowane przez kartę graficzną i nie istniały de facto wcześniej. My dzisiaj skupimy się na darmowym modelu o nazwie Stable Diffusion, który każdy z Was może pobrać. Nie jest on może tak dobry póki co jak modele niedostępne publice, jak na przykład DALL-E 2, ale efekty też są całkiem spoko. No to zacznijmy od czegoś bardzo prostego, jak na przykład miska gruszek. No po prostu miska gruszek. No i rzeczywiście otrzymujemy zdjęcie de facto miski gruszek, bez większych twistów, prawda? Chociaż jak się tak zaczniemy przyglądać, to niektóre z owoców, czy są takie gruszkowate, to bym spekulował. A co gdybyśmy wpisali miska niebieskich gruszek, czyli coś, co de facto nie istnieje? No i rezultaty są w większości bardzo zadowalające. Faktycznie mamy miskę niebieskich gruszek. Ale czasami nie działa to dobrze i nie wszystkie gruszki są niebieskie. A dodatkowo, jeżeli się przypatrzymy, to niektóre wyglądają jak jabłka? Ale dla mnie największym fenomenem całego tego Stable Diffusion jest to, że ono bardzo dobrze radzi sobie z kontekstem i de facto umieszczaniem rzeczy w przestrzeni. No bo co by było, gdybyśmy wpisali kapibara z gigantycznym serem? No, rzeczywiście dostajemy kapibarę z serem. Czy ten ser jest taki gigantyczny, to bym spekulował i fakt, czasami wygenerowała mi się sama kapibara bez sera. Ale tak, rzeczywiście, mamy to, co chcieliśmy. I ten kontekst można popchać jeszcze dalej, bo co będzie, gdy wpiszemy kapibara z gigantycznym serem na tle różowego zamku. I hej, mamy kapibarę z serem plus różowy zamek, jak w mordę strzelił. To, że jest on trochę taki bajkowy, to już pomijam, ale kurde, to działa. No, a co gdybyśmy jeszcze bardziej zestresowali naszą sieć neuronową i gdybyśmy chcieli
kapibarę z gigantycznym serem w wyścigowym samochodzie na tle różowego zamku. I wow, kurde, niektóre obrazki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zwłaszcza ten mi się podoba, gdzie mamy faktycznie wyścigowy samochód, kapibarę z dużą ilością sera i w tle mamy taki budynek różowy, który faktycznie mógłby być zamkiem, który jest tak delikatnie jeszcze artystycznie rozmyty. No super! Chociaż jak już sami zauważyliście, ten kontekst już na którymś etapie zaczyna się nieco gubić, bo mamy też różowy wyścigowy samochód, czego w sumie nie sprecyzowałem i tak to zostało założone i wygenerowane. A czasami dostawaliśmy też obrazek, który no cóż, no nie przypominał specjalnie tego, co byśmy chcieli. A co gdybym wpisał kapibara używająca miecza świetlnego? To jest po raz kolejny, kiedy wywaliło mnie dosłownie z kapci, bo ta sieć neuronowa szczaiła, że kapibara musiałaby trzymać miecz świetlny w pysku, albo ewentualnie swoją kończyną, chociaż no, na zdjęciu wyglądało to trochę tak sobie. No i nie liczę też tego przypadku, w którym miecz świetlny przebił jej głowę. Oj, biedna kapibara. Ale rozkminiając to, że ta sieć neuronowa skumała, że kapibara musiałaby trzymać miecz świetlny w pysku albo w swojej kończynie, jest strasznie imponująco przerażający. A co gdybyśmy wpisali coś, co nie istnieje? Na przykład telefon ThinkPad. Może kiedyś się doczekam. I tak, dostaliśmy całkiem niezłe, przekonujące grafiki momentami. A co gdybyśmy wpisali Keanu Reeves przebrany za rycerza? I tak, rzeczywiście, kilka grafik było przekonujących. Faktycznie mamy Keanu Reeves w zbroi rycerza, chociaż czasami generował się po prostu w garniturze. I to był moment, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, jak mogę tą sieć neuronową trochę wpuścić w maliny i zadać jej coś naprawdę trudnego do wygenerowania. Więc wymyśliłem taki koncept, że chciałbym Batmana siedzącego na tronie, ale nie byle jakim tronie, bo takim charakterystycznym z serialu Gra o Tron. Dla tych, którzy nie widzieli, tak on mniej więcej wygląda. I wydawało mi się to stosunkowo trudnym zadaniem dla komputera, ponieważ chodziło mi o konkretny tron z konkretnego serialu i do tego w poleceniu dwa razy pada tron przez no, samą nazwę serialu. I ja cię kręcę, no autentycznie rozwaliło mi to mózg, że tak dobrze poradziło to sobie z tym zadaniem, które wydawało mi się dość trudne. Wow, naprawdę czapki z głów. Oczywiście to nie jest tak wszystko idealne, jak pokazałem wam na tych przykładach i oczywiście tego typu sieć neuronowa i uczenie maszynowe ma pewne ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest przykładowo to, że nie bardzo możemy generować broń, sceny związane z przemocą czy sceny natury erotycznej. Myślę, że jest to dość zrozumiałe, dlaczego jest to tak zrobione, no bo raczej nikt niespecjalnie chciałby oglądać zdjęcia przykładowo, nie wiem, papieża napadającego na bank. Do tego przykładowo, gdy wpiszemy sobie hasło z Maslow, to dostajemy jakieś obrazy z protestów? No ale gdy na przykład doprecyzujemy sobie z Maslow polski youtuber, to dostajemy... Cóż, to moje lustro chyba trochę przekłamuje to, jak wyglądam. I okej, o ile tu i teraz nie działa to idealnie, biorąc pod uwagę, że jest to faktycznie darmowy model, który każdy może pobrać i z wersji na wersję robi się coraz lepszy, no to przyszłość wygląda bardzo ciekawie. W ogóle mega bajeranckie jest to, że ten model jest też w stanie imitować różne style. Przykładowo tak jak kazałem wygenerować mu Mercedesa w stylu Vincenta Van Gogha, ale można to popchnąć jeszcze dalej. No bo co powiecie na Dartha Vadera ze skrzydłami anioła, który będzie wyglądał jak witraż. I o kurcze, no powiem wam, że wygląda to naprawdę mega odjechanie. Albo możemy też wpisać konkretnego artystę i tutaj przykładowo w Web UI, którego ja używam, mamy kilka propozycji, ale możemy na przykład skorzystać z stylu Dana Mumforda. Jeżeli ktoś z was nie wie, jak to wygląda, to przedstawię wam tutaj kilka grafik jego autorstwa. No i możemy sobie wpisać na przykład Szybcy i Wściekli wykonane przez Dana Mumforda. I wow, naprawdę kozacko wyglądają te samochody w tej stylistyce i szczerze mówiąc, bardzo chętnie zobaczyłbym grę w takiej stylistyce, to tak nawiasem mówiąc. No dobra, a jak to działa od tej technicznej strony? Jak to się dzieje, że po wprowadzeniu tekstu dostajemy grafikę, która przedstawia zwykle to, co faktycznie chcemy?
I tak, ja nie będę tutaj wchodził jakoś w mega szczegóły uczenia maszynowego i opowiem Wam pokrótce, z jakich komponentów i modułów składa się Stable Diffusion i na jakiej zasadzie działa. Natomiast gdyby ktoś z Was był mega zajawiony tematem, chciałby się w to wgryźć, zostawię Wam w opisie link do artykułu, z którego no, ja sam się dokształciłem, więc tamten temat jest jeszcze bardziej rozwinięty i zachęcam do sprawdzenia. Więc sam Stable Diffusion nie jest monolitycznym modelem. De facto składa się z kilku komponentów i modułów. Głównymi komponentami jest Text Encoder, Image Information Creator i Image Decoder. Pierwszy z nich zajmuje się analizowaniem tekstu i stara się rozszyfrować informacje w nim zawarte. No wiecie, wyciągnąć kontekst, czyli że na zdjęciu ma być na przykład niebieski kot albo kapibara z serem. Image Information Creator to jest właśnie ten specjalny składnik, w którym dzieje się de facto magia. I to tutaj informacje z tego poprzedniego komponentu przeistaczają się w coś, co można już w pewnym sensie nazwać obrazem. To właśnie w tym miejscu dzieje się procesowanie szumu i tak zwana dyfuzja. I im więcej razy ten krok powtórzymy, tym lepsze i bardziej szczegółowe grafiki uzyskamy. De facto otrzymujemy grafikę, która zaczyna już przypominać rzeczywisty obraz już po około 4 czy 5 przejściach, a przy 20 jest ona już naprawdę całkiem niezła. Ostatni komponent, czyli Image Decoder, jest uruchamiany raz na końcu procesu i zajmuje się faktycznym rysowaniem pikseli. I jak mówię, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo no, ja można powiedzieć, że tutaj w ogóle ledwo co liznąłem temat, ale właśnie z takich trzech komponentów się ten model składa i na takiej zasadzie mniej więcej działa. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, link macie w opisie. I najlepiej takie generowanie wypada na kartach graficznych i zwłaszcza lepszych, jeżeli chcemy mieć obrazki generowane z fajnymi prędkościami. Natomiast dobrą informacją jest to, że jeżeli macie na przykład jakiś stary, bardzo słaby laptop albo nawet nie macie komputera i chcielibyście to zrobić na telefonie, są różne portale, w których możecie sobie wpisać dosłownie co chcecie i one również wygenerują Wam obrazki. Natomiast wadą takiego rozwiązania jest to, że czas oczekiwania może być od kilku sekund do nawet kilku minut, w zależności od obciążenia danego serwisu. Dlatego dobrze jest postawić to u siebie na kompie i jeżeli korzystacie z Windowsa, to obecnie najlepiej działa to na kartach NVIDIA. Na Radeonach też da się to zrobić, natomiast jest to po prostu dużo bardziej skomplikowane pod Windowsem. Pod Linuxem natomiast dobrze działa to zarówno na kartach NVIDIA, jak i AMD. Teoretycznie można też generować te obrazki za pomocą procesora, ale kompletnie tego nie polecam, bo jeden bardzo prosty obrazek na 16-rdzeniowym Ryzenie generował się prawie 3 minuty, więc wtedy już lepiej chyba skorzystać z portali tych internetowych. Te obrazki, które Wam pokazywałem, miały rozdzielczość 512 pikseli na 512 pikseli i do tego mniej więcej wystarcza 4 giga pamięci VRAM, ale w momencie, gdy chcielibyśmy już renderować obrazki 1024 na 1024 pikseli, to okaże się, że tego VRAMu będziemy potrzebowali aż niemal 14 GB. I im będziemy bardziej zwiększać rozdzielczość, tym bardziej rośnie apetyt na pamięć VRAM, więc o ile nie planujecie generować jakichś przesadnie dużych obrazków, to nawet 970 da radę. Jako procedurę testową przyjąłem wygenerowanie obrazku Dartha Vadera z Seedem 1 na rozdzielczości 512 na 512 pikseli. Wyniki macie tutaj podane w iteracjach na sekundę. Co dość interesujące, 3090 Ti i 3080 wypadły nieco lepiej niż RTX 490 i dlaczego tak jest, to za chwilę do tego wrócę. Natomiast przyjąłem też jako benchmark generowanie obrazków 1024 na 1024. No i tutaj widzimy, że mamy co najwyżej 2 iteracje na sekundę w przypadku 3090 Ti czy 4090. I już tłumaczę, co to się podziało z tym RTX-em 4090, bo początkowo sam byłem zaskoczony tym wynikiem, zastanawiałem się, czy coś źle ustawiłem. Nie. Okazuje się, że jest to problem znany od 22 dni na moment, kiedy ja to nagrywam. Otóż okazuje się, że to, co działa pod spodem, czyli framework Pythonowy PyTorch, nie został jeszcze zoptymalizowany pod najnowszą generację kart graficznych NVIDIA.
i można już uzyskać pełną wydajność, trzeba po prostu skorzystać z nieoficjalnego buildu. No i tam użytkownicy raportowali, że powinna mieć ona wydajność mniej więcej od 30 do 40 iteracji na sekundę, no czyli niemal dwa razy lepiej jak 3090 Ti. I jak pewnie wprawne oczy zauważyły, na wykresie nie było żadnych Radeonów i już tłumaczę i objaśniam dlaczego. Otóż ja na przykład próbowałem to odpalić na Radeonie RX 6700. I niestety na ten moment oficjalna konfiguracja Web UI nie obejmuje Radeonów pod Windowsem. Pod Linuxem działa to podobno z bomby bez najmniejszego problemu, natomiast pod Windowsem nie jest to taka prosta sprawa. I udało mi się dotrzeć do nieoficjalnego poradnika, który pokazuje nam, jak możemy użyć faktycznie Stable Diffusion, natomiast nie jest to do końca to samo narzędzie, przynajmniej musimy bazować tylko i wyłącznie na CLI, czyli komendach, a także jest to proces o wiele bardziej skomplikowany w przypadku Windowsa. Natomiast ważne jest to, że owszem, na Radeonach Stable Diffusion i uczenie maszynowe też działa i z tego, co patrzyłem po innych wynikach znalezionych w internecie, to Radeony od AMD też nieźle sobie z tym radzą. No dobrze, a teraz dla wytrwałych, jak to postawić u siebie na własnym komputerze? Otóż w pierwszej kolejności musicie wejść na link 1 z opisu i zainstalować sobie Gita. Więc wchodzimy sobie na stronę, klikamy pobierz i przeklikujemy całą instalację, klikając dalej, dalej i dalej. Następnie przechodzimy na link numer 2 z opisu, czyli GitHuba ze Stable Diffusion Web UI. I możecie sobie to repozytorium albo sklonować za pomocą Gita, albo kliknąć w zakładkę Code, a następnie Download Zip. Później musimy sobie nasze repozytorium rozpakować dowolnym programem. No i teraz musimy pobrać cały mózg, czyli model sieci neuronowej, przykładowo z oficjalnej strony Stable Diffusion, na ten moment w wersji 1.4. Będziecie musieli jednak wcześniej się zarejestrować, żeby ten model pobrać, ewentualnie możecie pobrać go z innych źródeł. Powinien on ważyć około 4 GB. Po pobraniu tego modelu przenosimy go do innego folderu. Mianowicie przechodzimy do naszego Stable Diffusion Web UI, wchodzimy do folderu Model, a następnie Stable Diffusion i tutaj przenosimy nasz plik z modelem. Następnie musimy zainstalować Pythona. Jeśli macie Windowsa 11, tak jak ja, osobiście polecam zrobić to za pomocą Microsoft Store. Wpisujemy tam po prostu Python i pobieramy sobie wersję 3.10 albo 3.11. W przypadku starszych systemów operacyjnych pobierzecie go bezpośrednio ze strony, klikając w x64 Installer. Natomiast w przypadku takiej instalacji pamiętajcie, żeby koniecznie zaznaczyć opcję Add to Path, bo inaczej Wam to nie zadziała. Teraz przechodzimy do naszego folderu z Web UI i klikamy Web UI User Bat. No i wyskoczy nam terminal i zaczną pobierać się zależności, takie przykładowo jak PyTorch. Za pierwszym razem będzie to trochę trwało i może to trwać od 5 do nawet 15 minut. Natomiast uspokajam, kolejne uruchomienia będą dużo szybsze i nie będziecie musieli aż tyle czekać. Gdy w oknie terminala ukaże się adres 127.0.0.1 na porcie 7860, to po prostu kopiujemy go do okna naszej dowolnej przeglądarki i gotowe, możemy generować nasze obrazki, a w terminalu śledzić postęp generowania. Opcjonalna tutaj jeszcze uwaga dla osób, które mają kartę graficzną z 4 GB VRAM-u, że musicie sobie ten plik Web UI User Bat edytować. Dodajecie parametr w tym miejscu, dwa razy myślnik i med VRAM. Zapisujecie i uruchamiacie. Czy wygryzie to prawdziwych artystów? Myślę, że na ten moment nie i raczej mogą oni spać spokojnie. Natomiast jest to fajna technologia, do której możemy wykorzystać naszą kartę graficzną, więc pomyślałem, że zamiast robić taki szablonowy test kolejnego modelu RTX-a, to zrobimy sobie coś ciekawszego i być może takie coś Was zainteresuje. Dajcie znać, czy Wam się podobało i tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.